Tomasz Grodzki, przeciwko któremu kilkadziesiąt osób zeznaje, że był organizatorem korupcyjnego procederu w państwowym szpitalu. Dwie kadencje się chował za immunitetem. No i w końcu pan Bodnar mianował pseudoprokuratora, który mianował pseudoprokuratora, który wycofał zarzuty. Taka sytuacja jak z panem Giertychem. Przypomnę, że ze spółki Polnord wyprowadzono 92 miliony złotych, czyli o 22 miliony więcej niż jest mowa w tak zwanych wyborach kopertowych. Tam jest komisja sejmowa, która szuka, gdzie te 70 milionów się zmarnowało, a tutaj 92 miliony wyparowały ze spółki w ten sposób, ze cztery spółki, zdaniem prokuratury, fikcyjne kompletnie. Wszystkie cztery reprezentowane przez pana Giertycha, który sam ze sobą podpisywał umowy między tymi spółkami a Polnordem, i tak wtedy 92 miliony się tak...